lekki stresik, ale to minie. Należy się tylko dobrze przygotować i będzie okej. Okay. Dzień dobry! Kurs, pobyt w takim miejscu, nawet jeżeli się nie wygra, jest naprawdę mega doświadczeniem, obserwuje się innych, spotyka się światowej klasy jurorów, którzy mogą podpowiedzieć i zainspirować. Uciekł mi czas po prostu. A miałam ochotę w pewnym momencie się poddać, na co też jestem osobiście na siebie zła, gdzie nie powinnam nigdy się poddawać, ale jakby było jeszcze 5 minut dłużej, to było super. Generalnie to jeszcze się nie stresuję, ale jak wejdę na stanowisko, to pewnie zacznę. No. Bardzo dobrze sobie poradzili. Były bardzo małe różnice czasowe, wszyscy niemal wydali punkt. Dania były bardzo ciekawe, dużo się działo, więc jak najbardziej ciekawie. Tak naprawdę trzy, które trzeba pokonać w te 3 godziny, ale starałam się jak najlepiej, no i wyszło jak wyszło i ukazały się łezki, ale może to są łezki szczęścia, kto wie, zobaczymy. Dlaczego gotowanie? Ponieważ gotowanie sprawia mi przyjemność, lubię to, w miarę mi wychodzi, skoro się dostaje na konkursy. I to się innym podoba. It is a very interesting to see the level of the young people here in Poland. Very good standard. There is some have a really good organizational skills. Some have a really good taste, but not everybody is the finished article. This is very early in the process. We are happy with the standard of these young people to move them on to the next level of international competition. Każdy z uczestników pokazał swój poziom umiejętności. Mogliśmy rywalizować między sobą. Ale poznałem świetnych kucharzy młodych, takich jak ja, więc podpatrzyłem też ich nowe techniki, nowe smaki, więc cieszę się bardzo, że mogłem wystartować.